Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie koziorożce w horoskopie na lipiec 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Koziorożce, lipiec 2023 roku. Na co zwrócić uwagę, jakieś rady, wskazówki dla koziorożców. No, u koziorożce się będzie działo. Karta wyjściowa, czyli jakie starcia będzie za chwilę. Siódemka mieczy. Siódemka mieczy mówi o takim sprycie, który jest w Was i który będzie przez Was rozwijany, tak? I bardzo dobrze. Tutaj karty pokazują, że jest w Was taki instynkt, taka intuicja i spryt, mądrość i spryt wewnętrzny, który będziecie po prostu gdzieś tam poszerzać, rozwijać. Ale również karty proszą, żebyście patrzyły koziorożce, czy wszystko jest takie, jak Wam się wydaje, że jest. Siódemka mieczy prosi o to, żebyście się nie posiłkowały kłamstwem, absolutnie. Ja Wam nic nie zarzucam, tylko że po prostu ważne jest to, żeby nie koloryzować, nie kłamać, nie posiłkować się jakimiś kłamstewkami. To nie są poważne kłamstwa. To są tego typu kłamstwa, nie kłamstewka, tak? Nie powiem, bo się wstydzę, nie powiem, bo się boję, nie powiem, bo nie zrozumie, nie powiem, bo będę opacznie, tak? Zrozumiana, zrozumiany. Także nie łudźcie się, że tak jest absolutnie negatywnie, tylko wykażcie się po prostu swoją mądrością, swoim sprytem, to wszystko jest z Was. Ale również zwracajcie uwagę na to, czy ktoś nie posiłkuje się kłamstewkami wobec Was, tak? I czytajcie umowy, zwracajcie uwagę na szczegóły, bo to jest bardzo ważne, żeby w lipcu, na początku lipca przynajmniej, tak? Żeby no, wykazać się taką rozważnością, tak? Taką rozwagą, takim podejściem bardzo rezolutnym, rozsądnym, spokojnym, a nie emocjonalnym i impulsywnym, tak? Do życia, do spraw, do ludzi. To jest bardzo ważne. To, co przeszkadza sedno problemu, bo przeszkadzać Wam może karta księżyca i rycerz kielichów, czyli jakieś obawy, lęki, niepokoje, smutki, przygnębienie, stany lękowe, depresyjne, jakieś być może uzależnienia, nałogi, toksyczne relacje, toksyczne kwestie, coś, co po prostu nie pozwala iść do przodu i Was ściąga w dół i co nawraca, po prostu nawraca. To może być na przykład powracająca, tak na przykład sezonowa depresja. To mogą być jakieś takie handran, tak? Jakieś takie trudności, blokady wewnętrzne, ale one są tylko i wyłącznie na poziomie Waszej głowy. One nie istnieją w rzeczywistości. Jesteście w stanie sobie, kochane koziorożce, z nim poradzić. Tylko właśnie chodzi o to, że rycerz kielichów to mówi o sprawach, które gdzieś tam wydawałoby się, że są zakończone, są już za nami, no a jednak nie. Coś po prostu powraca. Być może wydawało Wam się, że z jakąś traumą na przykład sobie poradziłyście, przepracowałyście, tak? No a jednak się okaże, że nie. Może się okazać, że nie. I trzeba będzie jednak do tego wrócić, przepracować na nowo, bo być może macie teraz inną dojrzałość, inne doświadczenia, inne po prostu inny charakter życia, tak? No zwracajcie uwagę, no osobowość się też jakoś tam, prawda, kształtuje, ale się rozwijacie, z każdym dniem się rozwijacie, każdy dzień uczy czegoś nowego i może teraz macie już inne spojrzenie na różne sytuacje, na przykład na różne traumy, także zwracajcie, kochane koziorożce, na to uwagę, co tak powraca, co Was męczy, co Wam nie daje iść do przodu. I musicie do tego wrócić, żeby to jakoś przepracować. Czy to poprzez terapię, czy to poprzez jakieś na przykład mindfulness, jogę, techniki relaksacyjne, medytacje, tak? Na przykład techniki relaksacje Brunona Schulza jest bardzo pomocna. Zwracajcie na to uwagę, to jest bardzo ważne. Karta rada, dziesiątka kielichów. Kochane koziorożce, rodzina, utopia, czyste szczęście. To będzie Wasz symbol tego miesiąca, tak? Zwróćcie się do swoich wartości wewnętrznych, rodzinnych, które Wam po prostu serce podpowiada. Ale również karty pokazują, że no, ważne jest to, żeby być okej ze sobą samym, tak? Czy ze sobą samą. Ważne jest to, żebyście były tak w porządku, tak? Żebyście pogłaskały siebie zamiast karcić, zamiast bojkotować, zamiast jakiś taki autosabotaż stosować. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby zwrócić się ku swojemu wnętrzu, ku swoim wartościom. Ale również karty pokazują, że będziecie miały, kochane koziorożce, wsparcie ze strony rodziny, ze strony najbliższych, ze strony przyjaciół, znajomych, jakichś, nie wiem, ludzi z pracy nawet, tak? Czy sąsiadów, no ale tutaj będą osoby Wam bliskie, które być może nawet się nie sądzicie, że są bliskie, a się okaże, że wyciągają pomocną dłoń i naprawdę są szczere, uczciwe wobec Was, a nie tylko dbają o swój komfort i wygodę. To, co nieuniknione i wynik. No i uwaga, nieuniknione jest to, że będzie przed Wami miłość, dwójka kielichów, spełnione marzenia, zrealizowane plany, samo spełnienie, miłość, szczęście, no zaufanie, najlepsze wynagrodzenia, najlepsze stanowiska, najfajniejsze, tak? Najcudowniejsze wydarzenia w ogóle w życiu. I to jest przed Wami. No to jest nieuniknione.
i wynik król mieczy. I to można rozumieć na kilka sposobów. Przede wszystkim król mieczy mówi o mężczyźnie, który jest taki rozsądny, który jest, patrzy przez pryzmat rozsądku, właśnie analizy, logiki, twardych danych, nie emocji, nie impulsów, ale tak rozsądnie. I taki mężczyzna może się, no tutaj karta miłości, tak, czyli może się w Waszym życiu pojawić albo aktywować swoje działania wobec Was. Czasami to jest mężczyzna, który jest no, poraniony trochę przez los. Może być rozwodnikiem, może być wdowcem, może być po prostu gdzieś tam doświadczony jakoś ciężko, ale niekoniecznie. Często też mówi mi o prawniku bądź o lekarzu, zwłaszcza o chirurgu, tak? Ale też niekoniecznie. Zawsze to jest jednak mężczyzna mądry, rozsądny, analityczny i taki fakt się pojawia w Waszym życiu, albo aktywuje swoje działania wobec Was, albo to Wy możecie kończyć ten lipiec z takim poczuciem wewnętrznego ładu, spokoju, rozsądku, tak? I Wy kończycie po prostu ten lipiec jako osoba taka, no, bardzo intelektualna, tak? Jako intelektualista, intelektualistka, jako osoba, która po prostu odnosi się ku swoim wewnętrznym wartościom i mądrościom, tak? Ale również tutaj według kart może pojawić się na Waszym życiu jakiś albo lekarz, albo terapeuta, który będzie Was wyprowadzał na ścieżkę, no, taką, którą powinnyście po prostu podążać, kochane koziorożce. Także, no, będzie bardzo ciekawie. Będzie to przełomowy miesiąc. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam za Was kciuki, za wszystkie koziorożce bardzo mocno. Powodzenia życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia.